15 kwietnia w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku odbyła się konferencja Pomorskie Horyzonty Turystyki. Konferencję otworzył rektor AWFIS profesor dr habilitowany Paweł Cięszczyk oraz Wiesław Byczkowski, wicemarszałek województwa pomorskiego. Celem głównym to jest podjęcie dyskusji na temat braku kadr w branży turystycznej. Ten brak kadr spowodowany jest oczywiście niżem demograficznym, lockdownem, który spowodował, że odeszło ponad 200 000 ludzi, a w chwili obecnej również problemem związanym z wojną na Ukrainie. W związku z tym, że Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku otwiera nowy kierunek związany z turystyką i hotelarstwem, chcieliśmy podjąć tą problematykę szeroko rozumianą branżą, szkołami średnimi i wyższymi, które na dzisiejsze spotkanie zaprosiliśmy.